Rozmowy po zmroku. Trochę później niż zwykle witamy Państwa w rozmowach po zmroku, ale zgodnie z poniedziałkowym zwyczajem dziś dyskutować będziemy o literaturze. Zapraszamy na kolejną audycję z cyklu Życie na miarę literatury, a zapraszają Państwa autorzy Dorota Gacek, dobry wieczór, i redaktor Tygodnika Powszechnego Andrzej Franaszek, dobry wieczór Państwu. A także czuwająca nad całością Elżbieta Łukomska. A bohater naszego dzisiejszego spotkania we wspomnieniach tych, którzy go znali, zapisał się przede wszystkim jako człowiek niepozornego, prawie dziecinnego wzrostu. Ktoś mówił o nim, że był dziwny i mały, jak karzełek z baśni. Zapamiętano także jego nieproporcjonalnie duże stopy i dziwne oczy, które przybierały kolor raz taki, a raz inny. Ktoś mówił, że te oczy były brązowe, jak wspominał potem, wydawało mu się, że były chyba jednak niebieskie. Dziwaczny był także jego głos, nie tyle mówił, ile raczej skrzeczał oraz piszczał. To wszystko sprawiało, że dla znajomych był podobny do świerszcza, był jakimś zasuszonym ptaszkiem, a nawet według pewnej damy podobny był raczej do ościstego, żółtego pasikonika niż do mężczyzny z krwi i kości. Może to niezbyt elegancko, przyznaję, zaczynać od takiego trochę nawet obraźliwego portretu naszego bohatera, ale właśnie takie wspomnienia dominowały i nie bez powodu chyba, bo często w tych porównaniach odwoływano się do dziwacznych postaci z wierszy tego poety. Był on podobny, jak pisał jeden z poetów, do tych ludzieńków i dziwotworów, którymi zaludnił swoją poezję, a jego niedoszły zięć nazywał go znikomkiem w śliwkowym ubraniu. Znikomek, który jedno oko ma błękitne, drugie piwne, więc raczej nie widzi świata tak samo, lecz każdym okiem inaczej i nie wie, który z tych światów jest rzeczywisty. Tenże znikomek to oczywiście bohater jednego z wierszy Bolesława Leśmiana. I to o nim dziś porozmawiamy, o poecie niewielkiego wzrostu, a talentu, Andrzeju? No, talentu oczywiście gigantycznego. Jest jakby poza wszelką wątpliwością, że Leśmian jest to jedna z tych postaci w historii polskiej literatury, która na zawsze z nami pozostaje. Jest wyjątkowa, niepowtarzalna, nie da się go porównać do żadnego innego polskiego w każdym razie poety. Są tacy jak na przykład Stanisław Lem albo Jarosław Marek Rymkiewicz, którzy uważają, iż w ogóle z poezji polskiej XX wieku pozostanie jedynie nazwisko Leśmian, a w każdym razie, że jest to jedyne pewne nazwisko. Pewnie moglibyśmy się spierać o zestaw tych nazwisk, dokładać do niego innych poetów, ale nikt właściwie nie ma wątpliwości, że zjawisko Leśmian jest to zjawisko unikalne, wyjątkowe i wspaniałe poety filozoficznego i poety też, który mimo owego znikliwego wzrostu czy znikliwej postaci, o której wspomniałeś, stworzył też współczesny język miłosny polskiej poezji. Więc rozmawiamy o nim dlatego, że zawsze warto wracać do Leśmiana i zanurzyć się w jego poezji i w jego języku, jak w zieloności znanej nam z jego wierszy, ale także z bardziej doraźnego, by tak powiedzieć, czy bardziej precyzyjnego powodu, a mianowicie dlatego, że Państwowy Instytut Wydawniczy zakończył właśnie edycję czterotomowych dzieł wszystkich Leśmiana w takim monumentalnym wydaniu opracowanym przez profesora Jacka Cznadla. Jak zwykle są z nami goście w studiu, zarówno tutaj w Warszawie, jak i w Krakowie i w Lublinie. A więc są z nami dzisiaj aż czterej goście tutaj w Warszawie w studiu. Chciałbym powitać pana profesora Michała Głowińskiego. Wśród najrozmaitszych prac pana profesora, oczywiście wszyscy my, poloniści, mamy w pamięci wspaniałą książkę Zaświat przedstawiony, czyli zbiór szkiców o poezji Leśmiana. Obok niego siedzi pan Piotr Łopuszański. Dobry wieczór. Biograf Bolesława Leśmiana. Filozof z wykształcenia, co ważne w przypadku tego poety istotne. Autor między innymi takiej sylwetki Leśmiana w serii biografii A to Polska właśnie oraz książki Bolesław Leśmian, Marzyciel nad przepaścią. Witamy studio w Lublinie. Jest pan dr Dariusz Pachocki, badacz literatury, edytor, pracownik KUL-u, edytor i komentator między innymi dzienników i korespondencji Edwarda Stachury oraz korespondencji Józefa Czechowicza.
Wieczór dobry, wieczór Państwu. A w studiu w Krakowie jest profesor Marian Stala. Dobry wieczór Państwu. Historyk literatury, badacz literatury, komentator poezji, a wśród jego książek tutaj w związku z Leśmianem moglibyśmy wymienić na przykład zbiór Trzy Nieskończoności, zbiór szkiców poświęconych Mickiewiczowi, Leśmianowi i Miłoszowi. Ten wiersz, który przeczytał dla nas Andrzej Ferenc, wiersz prolog z pierwszego tomu wierszy Leśmiana, czyli z Sadu Rozstajnego, Stanisław Brzozowski dawał za przykład artystycznej impotencji, dekadentyzmu. Pierwsze pytanie do pana profesora Michała Głowińskiego. Właśnie w jaki sposób był przyjmowany Leśmian przez swoich współczesnych i kiedy zaczyna się tak naprawdę odkrywanie, zrozumienie tej twórczości? Ja bym zaczął od porównania dwóch rówieśników, mianowicie Bolesława Leśmiana i Leopolda Staffa. To byli niemal dokładnie rówieśnicy. Debiut Staffa to jest rok 1901 z Neopotędze i od razu Staff się stał bardzo znanym poetą. W roku 1901 Leśmian był nikim. Prawda? Był autorem paru wierszy. Był jednym z setki poetów młodopolski, bo wtedy poetów, tak zresztą jak dzisiaj, było bardzo wielu. Pierwszy tom wydał w roku 1912, czyli wtedy, kiedy Staff już miał tomów dużych, potężnych, kilka. I właściwie ten tom też przeszedł niezauważony. Znaczy myślę, że on był, że Leśmian jednak funkcjonował wśród poetów młodopolskich, co zawdzięcza Zenonowi Przesmyckiemu, Miriamowi, dlatego że on go publikował w Chimerze. To niewątpliwe lansowanie Leśmiana przez Miriama wystawia Miriamowi jak najlepsze świadectwo. On się na tym poznał. Ale dla większości Leśmian był właśnie poetą trzeciorzędnym, czyli takim właśnie prawie nikim. No. I podobnie było w okresie międzywojennym. Powiem tak, reakcja poetów po roku 1918 na poezję Młodej Polski była reakcją zdecydowanie negatywną. Młoda Polska stała się synonimem kiczu, łatwizny poetyckiej, maniery, no i w ogóle była mało warta ogólnie, bo pewnych poetów ceniono. No ceniono przede wszystkim Staffa. Natomiast Leśmian był kimś z marginesu. Od czasu do czasu był zauważany przez jakiegoś krytyka. I myślę, że takim wybitnym krytykiem, który go zauważył na początku lat 20., to był lwowski krytyk wybitny Ostap Ortwin. Ale potem to też właśnie bardzo różnie bywało. Ja bym się chciał tutaj powołać na bardzo ciekawą, udaną książkę Małgorzaty Gorczyńskiej pod tytułem Miejsca Leśmiana. Studium topiki krytyczno-literackiej. Jest to bardzo ciekawa analiza wszystkich możliwych wypowiedzi o Leśmianie od początku, no właściwie przez całe życie poety i później. I to pokazuje, jak tego poety traktowano. Dla wielu Leśmian był, zwłaszcza krytyków z nacjonalistycznej prawicy, Leśmian był poetą, który psuje język polski. On, że tak powiem, psuje język polski niejako ex deficione ze względu na swoje pochodzenie, ale on miał w ogóle, jak tam któryś pisał, z tych krytyków prawicowych, właściwie nie znał języka polskiego. To jest absurd. A z kolei dla poetów bardziej lewicowych to był poeta oderwany od życia. Prawda? Tak, czyli to był jakiś... Nie można powiedzieć o Leśmianie zaangażowanym politycznie wtedy w życie, no takie na przykład protesty społeczne, prawda, no, dwudziestolecia. Ale Leśmian napisał wiersze polityczne, no pejzaż współczesny, wiersz z początku lat 30. jest wierszem politycznym. Trochę zapomniany, bo nigdy przez poetę nie przedrukowany w żadnym tomie. Poemat Spowiedź z roku 1915 jest poematem o aktualnych wydarzeniach, o wojnie, prawda? Pan profesor Michał Głowiński użył takiego określenia, nawiązując do tytułu książki Miejsca Leśmiana. To dotyczy
tego opisu krytyczno-literackiego Leśmiana, ale miejsca Leśmiana to są oczywiście konkretne miejsca jego biografii, które zna, do których podróżował, które uwieczniał, które opisywał w swoich książkach biograficznych Piotr Łopuszański. Chcę o te podróże do miejsc Leśmiana zapytać i chcę zapytać, bo też pan profesor Michał Głowiński użył takiego słowa, że lansowanie, że Miriam lansował twórczość Leśmiana, czy biografię Leśmiana trzeba lansować, czy to jest taka biografia właśnie życia na miarę literatury, czy biografia ukryta? Nie wszystko jeszcze zostało ustalone, dokładnie zbadane. Z każdym rokiem coraz więcej się dowiadujemy i to jest bardzo ciekawe u Leśmiana, że on jest wiecznie żywy, ponieważ ciągle się czegoś nowego dowiadujemy, ciągle jakieś nowe teksty odkrywamy. Tutaj bardzo pięknie niedawno wydał dwa teksty, właśnie nieznane wcześniej, pan Dariusz Pachocki z Lublina, pozdrawiam. A po drugie, miejsca Leśmiana to są miejsca też często, że tak powiem, paradoksalne, bo Leśmiana się traktuje jako człowieka z prowincji, poetę z prowincji, a przecież on się urodził w Warszawie, ze znanej rodziny księgarskiej Lesmanów. I w Warszawie nie ma śladu w ogóle jakiejś pamiątkowej tablicy, mimo apeli. No, jest ulica. Jest tylko ulica Leśmiana, natomiast istnieje dom, w którym żył i umarł Leśmian przy Marszałkowskiej 17. Tam tablicy nie ma, a jego kuzyn, daleki, Jan Sunderland, fotografik, ma swoją tablicę na ulicy Kaliskiej na przykład. Więc skala, że tak powiem, zaniedbania polskiej kultury wobec Leśmiana jest ogromna. Ważnym miastem dla Leśmiana jest Kijów oczywiście, gdzie Leśmian chodził do gimnazjum, studiował. Bardzo istotne znaczenie dla Leśmiana to oczywiście pobyt we Francji, w Paryżu i w Concarneau, gdzie no właściwie zdobył swoją przyszłą żonę. Wreszcie pobyt przez lata na prowincji, czyli w Hrubieszowie, a potem w Zamościu, skąd zresztą uciekał do Warszawy. I jest jeszcze Iłża. Oczywiście osobną sprawą to jest Iłża, gdzie rodzina Sunderlandów, czyli jego rodzina matki, mieszkała i mieli tam swój dom. Leśmian tam często przyjeżdżał i tam właśnie nawiązał romans z Teodorą Lebenthal i poświęcił jej cykl w Malinowym Chruśniaku. Jeśli wrócimy teraz przez chwilę do historii literatury, powiedzmy, jeżeli pan profesor Głowiński mówi o traktowaniu Leśmiana jako trzeciorzędnego poety młodej Polski. No, oczywiście nie patrzymy w ten sposób tak dzisiaj, ale i tutaj chciałbym zapytać z kolei Mariana Stale o to, jak ma się poezja Leśmiana do poezji młodej Polski. W jakim stopniu ona jest spełnieniem jakby tego projektu poetyckiego, a w jakim otwarciem jakiegoś zupełnie nowego rozdziału. I czy Leśmian to jest poeta, który zapoczątkował, czy można myśleć też o jakimś wpływie Leśmiana na późniejszy język poetycki, czy też jest to zjawisko jakieś zupełnie jednorazowe, można powiedzieć. To pytanie, które usłyszałem, jest pewnym wariantem pytania postawionego przed 40 z górą laty przez Marię Podrazę-Kwiatkowską. To było pytanie, gdzie umieścić Leśmiana? Bo jest to kwestia oczywiście szalenie istotna, przy czym jest to kwestia nierozwiązana, by tak rzec, dlatego że różnie próbowano na ten odpowiadać na tak zadane pytanie. Sama Podraza-Kwiatkowska, wybitna znawczyni młodej Polski, powiadała wówczas w swoim szkicu, który został wydany w książce Studia o Leśmianie pod redakcją Michała Głowińskiego i Janusza Sławińskiego, to jeden z przełomowych tomów dotyczących twórczości Leśmiana. Otóż ona opowiadała, że Leśmian wywodzi się z późnego okresu młodej Polski, to znaczy z tego okresu między rokiem 1910 a 1914, kiedy Młoda Polska w jej pierwotnej wersji odchodzi, zwłaszcza odchodzi ta Młoda Polska dekadencka, natomiast w jej miejsce pojawia się Młoda Polska witalistyczna, inspirowana przez Nietzschego i Bergsona, który był jednym z niewątpliwych nauczycieli filozoficznych Leśmiana. Więc Leśmian wychodzi poza granicę Młodej Polski albo daje się usytuować w miejscu, kiedy Młoda Polska zmienia swoją orientację, zmienia swój język filozoficzny, a w ślad za tym językiem filozoficznym oczywiście zmienia język poetycki, dlatego że upojenia życiem nie da się tak samo poetycko nazwać, wyrazić jak przerażenia życiem albo melancholii. Arthur Sandauer na to samo pytanie, trochę wcześniej nawet, odpowiedział, że Leśmian jest pośmiertnym triumfem młodej Polski. To znaczy jest kimś, kto potrafi
w zmienionej sytuacji literackiej doprowadzić do krańca doświadczenie języka i doświadczenie wyobraźni młodopolskiej i sprawić, że w tym języku, który wydawał się zapomniany w pewnym sensie albo niewart pamiętania, powstaje nagle wielkie dzieło. Natomiast od jakiegoś czasu istnieje pewna skłonność, żeby traktować Leśmiana nie jako kogoś, kto podejmuje i kontynuuje Młodą Polskę, tylko raczej jako kogoś, kto zaczyna literaturę nowoczesną, jak to nazywają dzisiaj teoretycy i historycy literatury, odwołując się do terminologii anglosaskiej. I z tym wiąże się druga kwestia, która pojawiła się w pańskim pytaniu, mianowicie czy Leśmian miał kontynuatorów? Znowu na to pytanie można bardzo rozmaicie odpowiadać. Już jedno nazwisko pojawiło się w tych wypowiedziach państwa wstępnych na początku, takie zaskakujące, to znaczy nazwisko Stanisława Lema. Ale niekoniecznie Stanisława Lema jako autora powieści science fiction, tylko Stanisława Lema, który miał bardzo wyrobiony słuch literacki i był uwrażliwiony na literaturę, która opierała się na wyobraźni filozoficznej czy ontologicznej, nazwijmy to. Lem zdawał sobie sprawę, że Leśmian jest wspaniałym poetą wymyślającym nowe sposoby istnienia, nowe tryby istnienia. Z podobnych powodów czytelniczką Leśmiana była Wisława Szymborska, która także miała podobną świadomość, iż nie wolno zamykać świata w jakichś prostych przeciwstawieniach albo prostych określeniach sposobów istnienia, iż istnieje wiele bytów możliwych. Coś takiego u Leśmiana także jest. Natomiast istnieje także inna tendencja, mianowicie, żeby widzieć kontynuatorów Leśmiana w takich poetach, dla których najważniejszą kwestią był język poetycki, którzy pracowali w języku. Przypominam sobie, że powstała gdzieś niedawno praca habilitacyjna, w której jako następcy Leśmiana pojawiają się Tymoteusz Karpowicz, Miron Białoszewski, Andrzej Sosnowski i Krystyna Miłobędzka. Istnieje taki sposób myślenia o Leśmianie, który każe widzieć w nim kogoś, kto poprzedza, mówiąc tym trochę zapomnianym terminem, poezję lingwistyczną w różnych jej odmianach. Tutaj oczywiście należałoby jeszcze wymienić, i kto wie, czy on by nie był najważniejszy, Zbigniewa Bieńkowskiego, któremu Leśmian musiał też być bardzo bliski. Chcę teraz skierować pytanie do naszego gościa w Lublinie, do Dariusza Pachockiego. Piotr Łopuszański mówił o dwóch ostatnio wydanych tekstach Leśmiana w pana opracowaniu. Ja wiem, że pan wybiera się teraz do Stanów Zjednoczonych, do Austin, tam na tamtejszym uniwersytecie są rękopisy Leśmiana, tak? Także jeszcze jakiegoś Leśmiana nieznanego może poznamy dzięki pana pracy edytorskiej. To znaczy, ta książka, którą przygotowałem wraz z kolegą z katedry Arturem Pruszkowskim w 2011 roku, zawiera dwa, kiedy to wydawaliśmy, nieznane utwory Leśmiana, Satyry Nimfa oraz Bajka o złotym grzebyku. One zostały dołączone przez profesora Czynadla we wspomniane tutaj już edycji wydanej w Piwie. Ja wybieram się do Stanów badać te rękopisy, pakiet rękopisów, które żona i córka Leśmiana uratowały z Powstania Warszawskiego w 1944 roku. I uratowały je niosąc, dbając o nie przez obozy pracy. W końcu te rękopisy razem z nimi znalazły się w Argentynie. Tam odkupił te rękopisy od nich w 1967 roku Aleksander Jan Topołczyński i po 3 latach odsprzedał je właśnie do Austin. Natomiast głównym przedmiotem mojego zainteresowania będzie mniej ścieżka literaturoznawcza, a bardziej będą mnie interesowały kwestie filologiczne. Chciałbym otworzyć taki rozdział w badaniach nad Leśmianem, który w jakiś sposób był zaniedbywany, ale to nie z winy badaczy raczej, tylko z tego powodu, że materiał był ubogi.
rękopisów po Leśmianie zostało nam niewiele, a te, które ocalały z zawieruchy wojennej, są najczęściej czystopisami, to znaczy do takich badań stricte filologicznych się nie nadają. Natomiast te rękopisy, które zostały uratowane przez żonę i córkę i teraz są przechowywane w Stanach, one są do tych badań wprost idealne. Czy są, zawierają wiele poprawek, skreśleń Leśmiana. Widać, jak kształtowały się kolejne etapy tekstu, jak Leśmian pracował nad kolejnymi redakcjami. Te rękopisy stwarzają też pewne problemy, ponieważ niektóre fragmenty występują w kilku wersjach. Są na przykład zakończenie Zdziczenia obyczajów pośmiertnych, które pierwszy raz opublikował profesor Jacek Trznadel. Tak naprawdę, tylko wtedy, kiedy to publikował, profesor Trznadel o tym nie wiedział, bo nie pracował na rękopisie. Ma 6 zakończeń, więc na przykład wybór odpowiedniego zakończenia będzie kłopotliwy tak naprawdę. Niespodziewanie otwarte dzieło powstaje w ten sposób. Owszem, owszem, ale też kiedy przyjrzymy się rękopisom, to widać na przykład, że utwór, który został wydany jako w zasadzie 2 utwory przez profesor Stone w 1985 roku też w Piwie, czyli Skrzypek opętany i Pierotti Colombina, tak naprawdę to jest jeden utwór, który po prostu jest w 2 redakcjach. I to dopiero widać, i to dopiero pokazują rękopisy. Chciałbym się odnieść też do kwestii, która tutaj została podniesiona, znajomości przez Leśmiana języka polskiego. Oczywiście, że psuje język, to tutaj popieram pana Piotra Opuszyńskiego i dziękuję za miłe słowa o książce. To jest absurd, dlatego że Leśmian ratował język polski w sumie. Leśmian pewne słowa, które już zanikały, przywracał do życia i to doskonale widzieliśmy z kolegą podczas opracowywania tych 2 nieznanych wówczas utworów niedostępnych dla polskiego czytelnika, kiedy niektóre słowa funkcjonowały dotąd w przekonaniu wielu badaczy, pojawiały się jako neologizmy, a kiedy tak wnikliwie im się przyjrzeć, okazywało się, że to są słowa po prostu, które wyszły z użycia. I Leśmian o język bardzo dbał i pieczołowicie dobierał słowa, co też doskonale widać na podstawie rękopisów. Czyli mówimy o Leśmianie na pewien sposób aktualnym w 2 przynajmniej wymiarach. Z jednej strony podejmowanym później, no oczywiście nie podejmowany idiom poetycki, ale pewien sposób myślenia o poezji, w poezji na przykład Andrzeja Sosnowskiego, a więc zupełnie współczesnej poezji, o czym mówił profesor Marian Stala, a z drugiej strony, jak się okazuje, ciągle będącym jakimś jeszcze niedopowiedzeniu, zmianie, nawet jeżeli chodzi o podstawowe jego dzieło. Mi się wydaje, że w ogóle sprawa języka Leśmiana to nie jest, tak jak mówił pan Dariusz, tylko sprawa słów, że tak powiem, przywróconych do istnienia. Mi się wydaje, że to, co jest naprawdę ciekawe w języku Leśmiana, to nie są te słowa, które mogą uchodzić za neologizmy czy za archaizmy, tylko to jest to, co się dzieje między słowami. On wynajdywał, jeśli tak można powiedzieć, nowe relacje między słowami. Po prostu słowa wprowadzał w nowe związki frazeologiczne i w tej dziedzinie on był wielkim odkrywcą. No ja na przykład dam taki przykład. Z otchłani w otchłań włóczyłeś swe fale. Prawda? Po polsku można włóczyć się, ale włóczyć coś, no to tak, myślę, że się tak nie mówiło ani w dawnej polszczyźnie, ani w dzisiejszej. Naiwni krytycy traktowali to jako błędy, a to nie są żadne błędy, tylko to są odkrycia. Zatrzymajmy się przez chwilę w tym momencie, wrócimy do kwestii języka za moment, a posłuchamy przez chwilę innego poety, który też dzielnie sobie radził z językiem polskim, choć nie w takiej skali oczywiście jak Bolesław Leśmian. Bo stałym punktem naszej audycji z cyklu Życie na miarę literatury są nagrania archiwalne. Przypominamy z archiwum głosy nieżyjących już pisarzy. Niestety nie mamy głosu Bolesława Leśmiana. Byłoby to ciekawe, bo byśmy się mogli przekonać, czy był rzeczywiście taki skrzypliwy i piskliwy. W latach 60. Maria Renata Majenowa w Iblu nagrała kilku żyjących ówcześnie poetów. No z tego, co ja pamiętam, tam był Jastrun, tam był Iwaszkiewicz i tam był Zbigniew Bieńkowski.
To na pewno, ale byli też inni. Nie wiem, gdzie te dokumenty są. Nasze archiwa radiowe są przebogate i tych wspomnianych przez pana profesora poetów głosy też mamy zarejestrowane, natomiast mamy też w archiwum Polskiego Radia głos Jana Brzechwy. Nie bez powodu właśnie Jan Brzechwa pojawia się tutaj w kontekście leśmianowskim, bo oczywiście wszyscy wiemy, że był to krewny Bolesława Leśmiana, brat stryjeczny. Relacje łączące obu braci były bardzo powikłane, od przyjaźni do jednak takiego z biegiem lat rosnącego dystansu. Z różnych powodów ten dystans między braćmi stryjecznymi narastał, ale posłuchajmy. Jest nagranie z roku 1962 z audycji Jerzego Skokowskiego, Dobry wieczór poeto, więc posłuchajmy, co o sobie opowiadał przed mikrofonem Polskiego Radia Jan Brzechwa. Pewnego dnia zaproponowała mi kierowniczka Domu Kultury w jednym z miast powiatowych, żebym wystąpił za wieczorem autorskim w tym klubie. Kiedy wyraziłem zgodę, weszła na salę, zwróciła się do obecnych tam ludzi, powiedziała: proszę państwa, mam przyjemną wiadomość do zakomunikowania. W czwartek wystąpił u nas nasz znany poeta, pan Jan Brzytwa. Innym razem, zwłaszcza jeśli chodzi powiedzmy o miłe telefonistki z międzymiastowej, często mi się zdarza słyszeć moje nazwisko w formie takiej jak grzywka czy drzewko. Sprawa zawodu też nie jest taka prosta. Zawód wyuczony, prawnik, ale tym zawodem się nie zajmuje. Natomiast milicji obywatelskiej nie chciano uznać, że istnieje zawód literat. I w dowodzie osobistym mam napisane prawnik. Dlatego też ilekolwiek razy muszę się legitymować moim dowodem osobistym, ktoś, kto czyta moje nazwisko, pyta się: to pan jest także Jan? Przepraszam, co znaczy także? Wyłącznie. Zresztą z zawodem jeszcze i tak było, że któregoś dnia zaprosiła mnie Irena Dziedzic do wzięcia udziału w Teleechu. Tam na zakończenie przewidziany był taniec, walc ogólny. Tańczyłem z jakąś panią, prawda? I kiedy parę dni potem źle przejechałem skrzyżowanie na Marszałkowskiej, zatrzymał mnie milicjant, zażądał prawa jazdy, spojrzał na fotografię i powiedział: to wy tańczycie w telewizji. Okazuje się więc, że mogłem uchodzić i za tancerza. Nic nie ma pewnego w sprawach biografii. I nawet właściwie nie wiadomo, czy ja żyję, bo zaduszki znalazłem się na cmentarzu Połąskowskim i słyszałem, jak jedna taka mała dziewczynka zwróciła się do swojej babci, oglądając rozmaite napisy na płytach na grobach, spytała się: babciu, a gdzie leży Brzechwa? Jeśli zaś chodzi o wiek, to ujęłem z tej sprawy wieku w wierszyku, który pozwolę sobie przeczytać. Prowadziła mnie za rękę muza pogodna. Chwile szczęścia wypijałem jak wino do dna. Dni młodości nie liczyłem, lat nie mierzyłem. Czas miniony kwitowałem wspomnieniem miłym. Nie wiedziałem nawet, jak ma starość na imię. Kładłem słowo obok słowa i rym przy rymie. Rymy w głowie się roiły jak srebrne głosy. Srebrny pył się osypywał na moje włosy i tak właśnie przekroczyłem granicę wieku. Trzeba było uważać, głupi człowieku. Jan Brzechwa, jeden z jego wierszy, podobno kiedy przedstawił Bolesławowi Leśmianowi swoje wiersze do oceny, swoje młodzieńcze wiersze, ten bardzo ostro je skrytykował i powiedział, że są pozbawione jakiejkolwiek wartości. Jan Brzechwa to nazwisko właśnie wymyślone przez Bolesława Leśmiana. Ale jeśli mówimy o języku, Bolesław Leśmian nie tańczył w przeciwieństwie do swojego krewnego w telewizji, ale można powiedzieć, że tańczył ze słowami, prawda? I skoro też mowa była o poetach innych nieco tradycji, ja tutaj znalazłem taki cytat z Juliana Przybosia, który przeczytał po raz pierwszy Łąkę, drugi tom wierszy Leśmiana, i wspominał później tak: zachwycała mnie w Łące ścisła przyległość słów i rzeczy, gęstość języka. Nareszcie znalazłem w mowie polskiej to, o co starałem się w swoich wierszach daremnie. Słowa Leśmiana były widzialne i dotykalne jak rzeczy, miały ciężar, smak i zapach. No, trudno właściwie o większy hołd, jaki można złożyć poecie. I
I tutaj... co ciekawe, to powiedział, czy napisał poeta, który był, że tak powiem, na antypodach Leśmiana, bo przecież on był awangarda. Ale nie był na antypodach. Zwolennik idei miasto, masa, maszyna, prawda? A Leśmian był zwolennikiem natury, jednostki i wsi, a nie miasta. Więc no, w każdym razie nasze pierwsze skojarzenie jest właśnie takie kontrastujące, ale chciałbym wrócić do tematu języka i może wciągnąć do naszej rozmowy profesora Stalę. Jaki jest właśnie język poezji według Leśmiana? Bo tak jak to rozumiem, przyznaje on temu językowi poezji no właśnie najwyższe możliwe filozoficzne zadania. Rzeczywiście tak było. Znaczy on, i to jest element młodopolski albo modernistyczny, jak kto woli, to tak można nazwać. On tak, on miał poczucie wagi języka i miał poczucie autonomiczności języka. Miał też poczucie, które, o którym się najczęściej przypomina, bo ono, część, bo ono jest no, związane z językiem poetyckim, że język poetycki organizowany jest przez rytm i że ten rytm zarazem wyraża pewien światopogląd. To jest tytuł, jak wszyscy pewnie pamiętają, jednego z jego szkiców stosunkowo wczesnych, rytm jako światopogląd. Poeta używa języka w bardzo specyficzny sposób, wydobywając z niego coś takiego, co pozwala uchwycić sposób istnienia świata. Chciałbym wrócić, nie wiem, czy to powiedziałem dość jasno, chciałbym powrócić do tego, co powiedział Michał Głowiński, że nie słowo jest ważne u Leśmiana, tylko międzysłowie, to znaczy relacje między słowami, a relacje między słowami zmienione budują inny obraz świata, to znaczy budują inne sposoby istnienia tego wszystkiego, co poprzez język jest nazywane. Mnie się wydaje, że to takie spięcie perspektywy językowej i filozoficznej jest czymś najbardziej oryginalnym u Leśmiana. Ta umiejętność takiego wymyślania słów i takiego wymyślania międzysłowia, że pojawia się zupełnie nowy obraz świata, który nie jest obrazem złożonym z nieruchomych przedmiotów, tylko jest taką próbą uchwycenia tego pędu istnienia, mówiąc po bergsonowsku, tego przechodzenia jednego istnienia w inne istnienie, tego widzenia świata jako kontinuum istnień. Mniej więcej w tym kierunku bym szedł, jakbym miał zacząć opisywać poetycki język Leśmiana. Tu bym się wtrącił do tej kwestii, która się pojawiła w studiu warszawskim, mianowicie odległości pomiędzy Leśmianem i Przybosiem. I zgodziłbym się z Michałem Głowińskim, że oni siebie przypominają na pewien sposób. Oczywiście trzeba porzucić trochę takie, jakby to powiedzieć, proste wyobrażenia o Przybosiu, który był przecież poetą wyobraźni, który był... Gęstość wizji poetyckiej. Właśnie i ta jego wyobraźnia też pracowała z językiem i w języku i przekształcała ten język, a przekształcając język także świat przekształcała. Oczywiście to chodzi głównie o Przybosia z lat późnych 30., a później Przybosia powojennego. Bo a ja mówiłem o Przybosiu przedwojennym. Ja wiem, ale ten Przyboś, który zaczął podziwiać Leśmiana, to oczywiście Przyboś powojenny. I nie ma też żadnej absolutnie dyskusji co do tego, że on czytał go, tak jak wszyscy ci poeci, których poprzednio wymieniałem, bardzo swoiście, to znaczy kojarząc go z własnym sposobem myślenia. Ale nawiasem mówiąc, te odczytania takie Leśmiana przez innych poetów odkrywają skalę Leśmiana, bo pokazują, co w nim jest, co się w nim da odkryć. Kiedy pan profesor Marian Stala mówił o tym spotkaniu słów o Leśmiana, tak, przypomniały się te słowa Leśmiana, które zanotowała jego córka, Wanda,
które cytuje pan Piotr Łopuszański w swojej książce, że Leśmian twierdził, że poezja właśnie objawia się wtedy, gdy spotykają się dwa słowa, które się nigdy przedtem nie spotkały. Nie tak, no to już chyba Horacy mówił coś takiego. I dodał jeszcze Leśmian tak, że te słowa tworzą wtedy zaklęcie dla Pana Boga. Ja bym chciała właśnie pana Piotra Łopuszańskiego zapytać o to, kim według Leśmiana był poeta? Co to był za twór? I czy jego życie jakby właśnie odpowiadało tej jego wizji poetyckiej? Czy poeta powinien być kimś nadzwyczajnym, czy właśnie kimś bardzo prostym, bardzo codziennym? Bo w poezji Leśmiana wielu jest takich prostych ludzi, ludzieńków, prawda, zwykłych ludzi, też jakichś ułomnych, garbatych, kalekich, którzy mają swoje ważne miejsce w jego świecie. To jest taki świat niepełnosprawny, jeśli tak można powiedzieć. Leśmian, myślę, że uważał, że poezja powinna służyć poznaniu i wykorzystywał do tego rytm i kategorię stworzył niespodzianości, właśnie, że się spotykają dwa słowa, które nagle w zbitce mówią jakąś prawdę o świecie. I ta jego koncepcja, na przykład w wierszu Rozmowa z Łąki, jest taki wers: nie mówi się prawdy, lecz bez słów się śpiewa. Właśnie ma być śpiewna ta poezja, dlatego myślę, że ten wczesny przybłyś ze śrub i z tych wczesnych industrialnych tomów jest właśnie na antypodach ówczesnego Leśmiana, dlatego że zarówno Leśmian też się przecież zmieniał, nie tylko przybłyś, i pisał 42 lata, więc za młodu pisał inaczej, w wieku, powiedzmy, kiedy się zakochał w Dorze Lebental, pisał zupełnie ekstatyczne i witalistyczne wiersze, a pod koniec bardzo wiele wierszy o śmierci, o przemijaniu, o upadku, o rozpaczy. W wierszu Samotność z napoju cienistego pisze: nikt nie pomoże nikomu, i taka bardzo podobna fraza znajduje się w Dziejbie, czyli pośmiertnym tomie: nie pomoże nikt nikomu, czyli to jest jakby ważny przekaz Leśmiana o sytuacji człowieka, że człowiek jest tak naprawdę sam na świecie, czyli prekursor egzystencjalizmu być może. I ja myślę, że te jego postacie, to najbardziej znamy go z wierszy z Łąki, z tymi postaciami, z Dusiołkiem i tak dalej, prawda? Ale przecież są także wiersze osobiste, są wiersze opisowe, są ballady. No i wiesz, także jest proza. Bardzo ciekawa proza, którą można analizować na przykład według psychologii Carla Gustava Junga, na przykład Legendy tęsknoty. Czy to jest takie złożenie, że miłość, czy w ogóle ekstaza, taka dionizyjski szał, prowadzi do śmierci. Prawda? W wielu wierszach to się zdarza. Prawda? Są dwaj chłopki roztropki, którzy nagle w tym poznają jakąś, prawda, zmorę i nagle giną. Prawda? Więc dotyczy rzecz takiego jakby freudowskiego kompleksu Erosa i Thanatosa. Więc to są naprawdę bardzo ciekawe sprawy, także pod względem nie tylko literackim, ale filozoficznym. I Leśmian jako właśnie taki poeta, który ni stąd, ni zowąd, prawda, wychynął w dwudziestoleciu zupełnie wbrew koncepcjom ówcześnie lansowanym, prawda, nie był zwolennikiem człowieka masowego, tylko dokładnie odwrotnie, indywidualności człowieka twórczego. I w związku z tym przez wiele lat był tak naprawdę pomijany przez na przykład redakcja Wiadomości Literackich, prawda? 10 lat w ogóle go nie drukowała. Kiedy przyszła sława? Dopiero jak został wybrany do Polskiej Akademii Literatury, czyli w 1933 roku, na kilka lat przed śmiercią. Więc jego zwycięstwo jest zagrobne, jak w latach 60., 70. apogeum zainteresowania, i teraz na szczęście znowu. Bardzo się cieszę. Ja bym powiedział tak, że właściwie Leśmian był twórcą języka pozwalającego w poezji mówić o podstawowych sytuacjach egzystencjalnych, i przede wszystkim o śmierci, prawda, że on stworzył nowy, jeśli tak można powiedzieć, język śmierci, bo to nie jest język lamentu, to nie jest język rekwiem, prawda. To nie są treny. Proszę? To nie są treny. To jest jakaś taka przedziwna fabularyzacja śmierci. I w związku z tym śmierć jest elementem życia, skoro jest pokazywana jako pewien fakt. Prawda? I właściwie... Jest także przekraczanie tej śmierci. Tak, i właśnie tutaj Leśmian jest niewątpliwym poetą egzystencjalistycznym, prawda? Bo to właściwie u niego wszystko jest bytem ku śmierci.
Jest to też język bardzo cielesny. I wtedy, tak, kiedy Leśmian pisze o miłości, w tej fazie ekstatycznej, na przykład, którą tak wszyscy lubimy w Malinowym Chruśniaku, ale może jeszcze silniej wtedy, kiedy pisze o śmierci i życiu na przykład pośmiertnym, prawda? Kiedy na przykład zmarli spotykają się na cmentarzu, żeby tam tańczyć, to ciało modli się też w pewnym momencie nie o nieśmiertelność duszy, tylko właśnie o nieśmiertelność ciała. Tak, ciała. Jego metafizyczność jest, że tak powiem, w żadnym razie niewyznaniowa. Jeśli się ma na myśli jakikolwiek system religijny, to myślę, że Leśmiana wprowadzić nie można, właśnie, bo on jest zbyt somatyczny. Prawda? Tam nawet ta śmierć to jest taka śmierć, prawda, nie uosobiona, nie zalegoryzowana, jak powiedzmy w dziełach średniowiecznych, w literaturze średniowiecznej, ale ona jest takim dzianiem się i nie zawsze jest przejściem z jednej sfery do drugiej, prawda, z ziemi do nieba, czy z ziemi do piekła. No, pod tym względem takim najbardziej charakterystycznym utworem jest ten utwór niezmiernie wspaniały, jednocześnie niezmiernie popularny, bo chyba w szkole wciąż czytany, czyli o Urszulce Kochanowskiej, prawda? Oczywiście. Marzeniem jest powrót. Powrót, tak jest. Rzeczywiście ta śmierć u Leśmiana, profesor słusznie zwrócił na to uwagę, że z boku religii zupełnie, ponieważ Leśmian czasem wykorzystuje po prostu śmierć, motyw śmierci i świetnie to widać na przykładzie tego dramatu Zliczenie obyczajów pośmiertnych, kiedy jest taka anegdota, że kiedy Leśmian został zapytany o to, że ten tytuł jest dosyć dziwny i że co my możemy wiedzieć to o tym, jak jest po śmierci. Tak jest. I Leśmian powiedział, że właściwie to o tym, co jest po śmierci, wiemy więcej niż o tym, co się za życia dzieje. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że w tym właśnie utworze śmierć daje pewne możliwości. To znaczy dopiero po śmierci, to jest utwór o trójkącie małżeńskim, jest żona, kochanka i mąż. I dopiero po śmierci oni odgrywają swoje role ponownie, żeby dowiedzieć się, co się tak naprawdę stało. I proszę zwrócić uwagę na to, że to wszystko nie byłoby możliwe właśnie gdyby nie śmierć, która jest taką cezurą, dopiero po której można pewne rzeczy wyjaśnić. Natomiast jeżeli można, jeszcze chciałbym się odnieść do wcześniejszej wypowiedzi profesora Głowińskiego dotyczącej języka i tego, co ja mówiłem. Ja chciałbym być dobrze zrozumiany, panie profesorze, dlatego że moja wypowiedź dotyczyła nie istoty poezji Leśmiana, mówiąc o tym, że Leśmian ratuje słowa, miałem na myśli raczej jego warsztat. To znaczy w wypowiedziach córek pojawiały się takie zdania, że biblioteczka Leśmiana była zaopatrzona w niezliczone ilości słowników i on bardzo pieczołowicie dobierał te słowa i dbał o nie, ale to ja mówię o warsztacie, bo to, co pan profesor powiedział o istocie poezji, o tych wartości poza słowem, to rzeczywiście tutaj nie ma konfliktu, w pełni się zgadzam. Rzeczywiście. Ja też się zgadzam. Pełna harmonia. Jest ten piękny moment. Możemy w takim razie wprowadzić pewien stały punkt naszego programu. Bo bardzo wiele ścieżek tutaj pootwieraliśmy, dyskusji o Leśmianie, a tym stałym punktem jest tak zwany kwestionariusz Prusta. Dziś na pytania tego kwestionariusza zgodziła się odpowiedzieć Justyna Bargielska. Gdzie chciałaby pani żyć? Tu. Jeszcze teraz powinno być takie pytanie i kiedy? I wtedy ja bym powiedziała i teraz. Na czym polega według pani doskonałe szczęście na ziemi? Cóż, tak. Dzisiaj miałam bardzo, bardzo miłą sytuację. Odpowiadałam na pytanie, co nadaje życiu sens. I też się tak dłuższą chwilę zastanawiałam i potem oczywiście pojawiła się u mnie tradycyjna dla mnie skłonność do bonmotów. I nie byłam w stanie się powstrzymać i odpowiedziałam na pytanie, co nadaje życiu sens. Dobrze dobrane leki. I idąc dalej tym tropem, rzeczywiście wydaje mi się, że doskonałe szczęście to jest równowaga pomiędzy momentami, gdy czujemy się bardzo źle i momentami, gdy czujemy się bardzo dobrze i jeszcze parę takich momentów, kiedy nie czujemy się nijak, żeby sobie odpocząć. Pani ulubione bohaterki literackie. Boże, jaki wstyd. Ania z Zielonego Wzgórza. We wszystkich tomach, a także we wszystkich swoich wcieleniach, to znaczy nawet tam, gdzie się nie nazywa Anią z Zielonego Wzgórza, to znaczy te wszystkie Emilki, Błękitny Zamek i tak dalej. Wszystkie bohaterki książek Montgomery. Ulubiony malarz.
Dzisiaj bym powiedziała, że może Ribera z tą jego kobietą z brodą karmiącą piersią oseska, z taką piersią centralnie emitowaną na tego oseska właśnie. Ale to tylko dzisiaj bym to powiedziała. Ulubiony kompozytor. Cóż, Bach. Jakie cechy najbardziej ceni pani u mężczyzn? Że są. Nie cechy oczywiście, tylko mężczyźni. Najbardziej u mężczyzn cenię obecność. A u kobiety? Oj, to wszystko, to jest po prostu feria zalet. Każda dowolna kobieta, z którą się spotykam, ma taką paletę cech, które jestem w stanie docenić i właściwie uwielbić, że to długo by wymieniać. Wszystko. Ulubione zajęcie? Poszukiwanie równowagi pomiędzy pracą a odpoczynkiem. Odpoczynku nie lubię, pracować nie lubię, ale to, co jest pomiędzy, takie miotanie się, może już powinnam się wziąć za coś, a może właśnie teraz powinnam odpocząć, żeby dać się sobie zregenerować, to jest właśnie moje ulubione zajęcie. No takie miotanie się pomiędzy. Kim albo czym chciałaby pani być? Gdybym nie była tym i kim jestem? Kim jestem? Chciałabym być moim obecnym kotem Andrzejem Furgałem, bo ma po prostu cudownie. Ale myślę, że równie dobrze za jakiś czas, mam nadzieję, że w miarę długi, będę mogła powiedzieć, że chciałabym być swoim następnym kotem. Prawdopodobnie teraz przyszła znowu kolejna Pawła, więc Pawłem Furgałem i to już tak będzie, że za każdym razem zazdroszczę najbardziej swojemu kotu, ponieważ widzę, jakie ma cudowne życie ze mną. Ulubiony pisarz. Chyba Styron by dzisiaj to był. Dzisiaj to Styron, tak. Poeta? Poetka? Moim ulubionym poetą na dzień dzisiejszy chyba jestem ja sama. Bardzo dobrze. Bijemy brawo. Dziękuję. Pani sen o szczęściu. Posiadam sad. I w tym sadzie sobie rozkładam taką starą kołdrę. Tam na tej kołdrze, w tym sadzie, który należy do mnie, spędzam leniwe letnie popołudnia ze wszystkimi swoimi dziećmi, których jak ojciec Wergiliusz mam 123. Czego najbardziej pani nie cierpi? Kaca. Jaki talent chciałaby pani mieć? Oj, to kiedyś mi powiedział taki jeden mężczyzna, którego naprawdę miałam za bardzo inteligentnego mężczyznę. W ogóle wydaje mi się, że on robił pierwsze polskie komputery. Był też matematykiem i kiedyś mu zadałam właśnie to pytanie, może troszkę bardziej czule sformułowane, i on powiedział, że całe życie marzył o tym, że gdyby nie musiał się uczyć tego, to chciałby mówić po francusku i grać na gitarze. I od tej pory odpowiadam, że gdybym nie musiała się tego uczyć, to chciałabym mówić po francusku i grać na gitarze. Najlepiej naraz. Pani motto. Oj, nie mam motta. Oj, nie mam. Oj. No, to pocieszające, że jeszcze jest ktoś, kto ceni fakt istnienia mężczyzn, a ceni to Justyna Bargielska, poetka, a także prozaiczka, autorka między innymi niedawno opublikowanej drugiej książki prozatorskiej, czyli Małych Lisów. I ktoś, dla kogo sad jest tym wymarzonym... Właśnie. Miejscem bardzo to leśmianowskie. Sad mógłby nas posterować w kierunku miłości, zieloności, natury i roztopienia się w niej, ale ja chciałbym w nieco bardziej mroczny jeszcze rejon na koniec naszej rozmowy posterować i przypomnieć na przykład taką niesłychaną, poruszającą scenę z jednego z wierszy Leśmiana, kiedy to kulawy, wracający z wojny, żołnierz spotyka kulawego również na pewien sposób Chrystusa, który schodzi z krzyża i razem kulawiejąc wędrują po świecie aż do nieba. Jaki jest tam, mówiąc tak banalnie i najprościej, relacja człowieka do Boga w twórczości Leśmiana? I tutaj oczami duszy z nadzieją spoglądam na profesora Stale, zadając mu to pytanie. To chyba tylko oczami duszy. To jednak jest jeden z największych problemów z Leśmianem, jakie można sobie wymyśleć. Michał Gowiński powiedział przed kilkoma minutami, że Leśmiana nie da się umieścić w żadnej określonej religii jako systemie. Ale on zarazem ma takie poczucie pewnej, nie wiem jakby to nazwać, niewystarczalności życia ludzkiego w jego potocznym ujęciu, co oczywiście wiąże się z generalnymi pewnymi zasadami myślenia Leśmiana, to znaczy z jego niechęcią do człowieka zwykłego, statystycznego, masowego, przeciętnego, czy jakby go jeszcze nazwać. W świecie Leśmiana istnieje jakiś pierwiastek, który
albo jakaś siła, którą on nazywa czymś bożym albo czymś boskim. Ale ten Bóg Leśmiana, ale mówię to tak ze strachem trochę i ze świadomością, że mówię to za krótko, ten Bóg oczywiście nie ma nic wspólnego z wyobrażeniem absolutu, z wyobrażeniem czegoś takiego, co jest niesłychanie odległe od człowieka. Bóg w pewnym sensie jest u Leśmiana wymyślony przez człowieka. Człowiek współczuje temu Bogu, który na pewien sposób cierpi tak jak on i jest niedoskonały tak jak on. W tym przywołanym wierszu pewien element tego myślenia się pojawia. Człowiek spotyka Boga i razem w tej świadomości, że muszą sobie współczuć i muszą sobie pomagać, idą w świat. Albo jest też inna historia o tym zdobyciu ziela nieśmiertelności i następnie oddania tego ziela nieśmiertelności płaczy Bogowi, bo ten Bóg właśnie pojawia się jako płaczy Bóg, jako istota, której trzeba pomóc. W jakim kierunku to prowadzi? No, pewnie prowadzi to do tego punktu wyjścia, iż świat Leśmiana zupełnie jest inny od tego świata, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, ale jest jednak światem ludzkim, w którym poza granicę istnienia znanego człowiekowi, tego, w którym najważniejsza jest cielesność, nie da się w gruncie rzeczy wyjść. Można tylko jakoś inaczej na ten świat spojrzeć. Podobno ostatnimi słowami Leśmiana, które miał już na łożu śmierci wypowiedzieć, były słowa: jest tam kto. Nawet jeżeli nie jest to prawdziwe, to jest to wspaniale wymyślone. Panie Piotrze, czy tak rzeczywiście było? Czy tym ostatnim tak gestem jest takie stukanie w zaświat? Przypuszczam, że chodziło raczej o rodzinę, ponieważ właśnie on się wtedy bardzo cierpiał. Natomiast pytanie, jeżeli tak filozoficznie podejdziemy, to jest to bardzo, bardzo głębokie pytanie. Już tak jak getowskie. Więcej światła, otwórzmy drugą okiennicę. Znaczy można spuentować to, co mówił Marian. Mnie się wydaje, że po prostu w poezji Leśmiana Bóg jest człowiekiem. Z jego niedoskonałościami, tak, ułomnościami wszystkimi. A ja, słuchając słów naszych gości, mam wrażenie, że przydałaby się jeszcze kolejna i kolejna i kolejna audycja poświęcona twórczości Leśmiana, bo jest to poeta, twórca, o którym można mówić wielokrotnie. Zawsze czytając jego wiersze, miałam wrażenie, że jemu jednego życia jest za mało, że on chciałby żyć kilka razy w kilku wcieleniach, że to jest ktoś, kto po prostu pokazuje, jak bogate może być życie i jakie bogate mogą być zaświaty. Nie wiem, czy będziemy Państwa mogli zaprosić w najbliższym czasie na kolejną audycję poświęconą Bolesławowi Leśmianowi, ale dziś bardzo serdecznie wszystkim naszym gościom dziękuję. Pan profesor Michał Głowiński i Piotr Łopuszański. Dziękuję. Tu w studiu w Warszawie, w Lublinie Dariusz Pachocki. Dziękujemy bardzo. W Krakowie profesor Marian Stala, a ja jeszcze może tak zakończę słowami Romana Kołonieckiego, który nad grobem Bolesława Leśmiana wygłosił takie słowa. Powiedział: zbaw, Panie, duszę tego człowieka, gdyż on tak miłował poezję, a przecież poezja to ty. Bolesław Leśmian był bohaterem audycji z cyklu Życie na miarę literatury, którą prowadzili Andrzej Franaszek i Dorota Gacek. Dziękujemy bardzo. Nad całością czuwała Elżbieta Łukomska.